Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku z serii Twoje CB Radio zanim zepsujesz. Jak widzicie, dzisiaj na stole mamy Kenwooda TS-690S, multibandowy transceiver, radiostacja krótkofalarska, amatorska. Zakres pasma pracy to jest od 1,8 do 50 MHz, jeśli chodzi o pasma amatorskie. Oczywiście radio może słyszeć zawsze niżej, jak to większość radiostacji. Co nie działa w tym radiu, moi drodzy? Klient przyniósł radio do nas do serwisu i stwierdził, że nie ma głosu, nie ma w ogóle żadnego sygnału. Ja włączę teraz jeszcze generator na częstotliwość 14 MHz. Jesteśmy w emisji AM, zobaczymy. Włączę teraz sobie generator z modulowanym sygnałem. Widzicie, mamy 9 S-ów, mamy na generatorze minus 73 dB, ale na głośniku zewnętrznym, ani wewnętrznym, który już odłączyłem, to radio zdążyłem otworzyć, nie mamy żadnego sygnału wyjściowego. Zatem zaraz zobaczymy, co go boli. Pokrótku pokażę Wam, jak takie radio w środku wygląda, jeśli jeszcze nie widzieliście. Stopień końcowy, wentylatory bardzo dobrej klasy zachowane, moi drodzy. Skrzynka antenowa. Oczywiście można powiedzieć, że mechaniczna, ponieważ jest sterowana silnikami. Tutaj moduł, nie wiem, musiałbym zobaczyć, z czego ten moduł jest. Nie chcę Wam wprowadzać błąd, zerknę do serwisówki, to mogę powiedzieć. Oczywiście jeszcze drugą stronę radia pokażę za chwileczkę. Jak widać, druga część radia, druga strona radia spodnia, cały tutaj blok IF, to znaczy odbiorczy, gdzie pracuje cały tor odbiornika, nadajnika, oczywiście filtry pasmowe. Jedno co zauważyłem, moi kochani, to tutaj, jak zobaczycie, zrobię zooma, bardzo luźne gniazdo, ale na początku zobaczę, czy w ogóle jakiekolwiek zasilanie wchodzi nam tutaj na stopień końcowy MC, który znajduje się tutaj. Kurczę, nie mogę trafić, wiecie co, bardzo ciężko się kamerą kręci i pokazuje, jak się patrzy w ten w ekran. Zobaczcie, powinienem tutaj dotknąć, powinniśmy jakieś brumienie mieć w głośniku. Ja sprawdzę, czy są napięcia tutaj w tym, na tym układzie scalonym. TA7505, jak 7805, jakoś tak. Zobaczymy za chwileczkę, co to jest. TDA, dokładnie tak. Dobra, ja sprawdzę sobie napięcia i za chwileczkę wracam. Po małym przeanalizowaniu tego wszystkiego tutaj, powiem szczerze, że myślałem na początku, że to będzie wina tego luźnego gniazda, ale to gniazdo w ogóle nie reaguje, bo jeśli nie ma styku, powinno i tak coś się dziać. Ale według schematu, pokażę Wam, powinno być na pinie 5 tego układu, to jest dokładnie układ PC2002V, wzmacniacz audio. Trochę powiem teraz o schematach firmy Kenwood. Te radia się bardzo fajnie naprawia, powiem Wam szczerze, bo jak widzicie, są wszędzie podane odpowiednie napięcia, które powinny być. Tu powinno być napięcie 14V, 13,4V, 6,2 i na pinie 5 powinno być 14V czy tam 13,8. Ja pokażę. Tu mamy pin 5. Podłączam miernik. Nie mamy w ogóle żadnego zasilania. Nie mamy zasilania na tym pinie. Pokażę Wam jeszcze raz tutaj zasilanie na wyjściu. Sprawdzamy, czy nam złącze działa. Sorry za lampę. A tutaj na pinie 5 mamy 0. Także coś jest tutaj na płycie nie tak, albo się przypaliła nam tutaj ta końcóweczka i gdzie jakieś zwarcie się stało, chociaż nie powinno tak się stać. Albo brakuje nam jakiegoś napięcia na płycie, co musimy po prostu teraz sprawdzić. Dobra, ja przestudiuję sobie schemat, które gniazdo, które wejście tutaj jest odpowiedzialne za podanie napięcia zasilania na płytę główną. Będziemy szukali dalej. Widzimy na schemacie tutaj akurat wtyk, który jest podłączony w tym miejscu w płycie. Do niego dochodzi 14V, więc zasilanie płyty mamy. Zaraz Wam to zademonstruję. Pierwsze dwa styki z brzegu to jest magistrala 14V. Teraz pokażę. Się włączył.
podłączamy tutaj 1364, następny styk, tak żeby to było widać. Dzisiaj z ręki kamery trzymam, mamy kolejne 13,6 i trzeci styk to będzie 8 V, według schematu mamy 8 V, więc do płyty stricte de facto zasilanie nam dochodzi. No i musimy po prostu lecieć po kolei, co jest przyczyną. Tutaj mamy chyba cewki, jak się nie mylę, i zaraz sprawdzę, czy to są cewki, tak, czy ta jedna z cewek nie jest przerwana, ponieważ te cewki, te dławiki, tak jakby można powiedzieć filtry nawinięte na cewce, one spełniają też rolę bezpieczników poniekąd, więc zobaczymy, czy za tą cewką będziemy mieli 14 V. Pierwsza, mamy 7,96, to jest 8 V, a drugi mamy 13 V, więc zasilanie tutaj mamy po cewce. Zaraz sprawdzimy z drugiej strony. Zobaczcie, że ja tak z ręki dzisiaj kręcę, ale tak to wygląda, że o, zasilanie mamy też na wyjściu, więc za cewką też mamy, za tym dławikiem mamy, za tym filtrem, dławikiem, bo to można tak nazwać, mamy tutaj napięcia, więc szukamy dalej, co jest grane. Niestety z kamerą w ręku to ciężko będzie mi tutaj cokolwiek szukać. Tu mamy następną cewkę, a tutaj już nie ma napięcia, więc muszę się tutaj dostać za chwileczkę. Opowiem, co i jak. Przemierzyłem wszystkie napięcia, które tutaj biegną według schematu aż do stopnia końcowego wzmacniacza audio i powiem Wam, że nie mogę nawet zlokalizować, w którym miejscu się to kończy, ponieważ no, to jest płyta drukowana dwustronna, więc muszę wykręcić tą płytę, rozebrać i sprawdzić po prostu, czy nie ma jakichś mechanicznych uszkodzeń z drugiej strony, co nam znacznie ułatwi pracę, prawda? Także ja się zabieram do demontażu tej płyty. Chciałbym Wam teraz pokazać, jak przebiega tutaj gałąź zasilania 14 V AF. Tu akurat jest nawet przypisane, że to audio frequency jest. Więc jak zdążyłem się tutaj zorientować, to przebiega bezpośrednio jakąś ścieżką, która nie ma na swojej drodze żadnego ani dławika, ani cewki, ani nic podobnego. Idzie sobie bezpośrednio, zobaczcie, tutaj do góry, do układu audio wzmacniacza MC. Widzicie? I gdzieś tutaj po drodze to napięcie nam się gubi. Więc no, siłą rzeczy muszę tą płytę zdemontować, żeby po prostu sprawdzić, co się dzieje, dlaczego tego napięcia tam nie ma na tej piątej nóżce. Klient mówił, że to raz się pojawiał to audio, raz się nie pojawiało, więc podejrzewam, że jest tutaj coś mechanicznego uszkodzone. Dobrze, demontujemy płytę. Jeśli by patrzeć według schematu, to między pierwszym pinem tutaj tej wtyczki zasilającym, a piątym w układzie audio powinniśmy mieć przejście. Mierniczo działa. Powinniśmy mieć przejście, ale nie mamy tego przejścia, więc coś tutaj już jest na rzeczy, gdzieś to przejście po drodze nam się tutaj gubi. Widzimy, nawet nie mamy w ogóle żadnego styku. Więc szukamy, przyjrzę się tej płycie tutaj z jednej i z drugiej strony dokładnie i określę, co tutaj może być uszkodzone, prawda? No, troszeczkę zabawy będzie, jak widzicie, elementów jest mnóstwo. Trzeba uważać, żeby czegoś przypadkiem nie uszkodzić. Naniesione elementy metodą SMD, także biorę się za robotę. Usterka, moi drodzy, odnaleziona. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. W tym miejscu jeden z elektrolitów się rozlał. Jak widzicie, jest takie ciemne miejsce. Wylał się elektrolit. No i po prostu przepalił ścieżkę zasilającą, która jest gałęzią 14 V do układu zasilania układu tutaj wzmacniacza, więc muszę tutaj te ścieżki ponaprawiać w miarę możliwości. Nie wiem, czy nie będzie łatwiej od razu bezpośrednio zrobić, poprowadzić przewód stąd do końcówki mocy z drugiej strony druku. No niestety musiałem tutaj filtry wymontować, żeby
żeby po prostu dojść do tego, co tutaj się dzieje, ponieważ nie było miejsca, wylutowałem ten kondensator. Oczywiście muszę cały druk tu oczyścić, bo to jest wszystko ze starego elektrolitu, który wyciekł z tego kondensatora. No i oczywiście muszę wszystko oczyścić, także przystępuję do pracy. Więc tak, kondensator rozlany wymieniłem na nowy. Jest wymieniony kondensator. Przerwaną ścieżkę połączyłem takim knarem, przewodem. O, lepiej widać. Przewodem, knarem. Przejście mamy. Będę mógł składać na spokojnie radio. Jeszcze wyczyszczę tutaj z lutowia, ponieważ musiałem filtry PC wymontować. No, poskładam to, wyczyszczę. Zobaczymy, czy to będzie działało. Radio już poskładałem w całość. Spróbujemy teraz, czy radio nam zagada. Pięknie, wszystko elegancko działa. Generator włączony. Włączymy sobie jeszcze tutaj, modulujemy dźwięk. Jak widzimy, pięknie wszystko pracuje. Radio działa. Przełącza wszystkie pasma. Jak widzicie, no, jeden nieszczęsny kondensator, który się rozlał, wytrawił ścieżkę. No i doszło do przerwania tej gałęzi zasilania, która spowodowała to, że nie mieliśmy audio. Moi drodzy, radio mam gotowe. Sprawdziłem już wcześniej sobie wszystkie jego parametry, ponieważ właściciel prosił, żeby sprawdzić. Wszystko jest w normie. Zostaje tylko radio oddać. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Proszę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka obok przycisku subskrybuj, żeby dostawać wszystkie powiadomienia o nowościach na moim kanale. Jeśli oczywiście macie jakiś zepsuty sprzęt, możecie do nas wysłać. Zapraszam serdecznie. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym ustalimy jakieś szczegóły. Dzięki serdecznie za obejrzenie filmu Amatorskie 73, oczywiście dalekich potwierdzonych łączności.